Witam serdecznie i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Osobiście jestem korepetytorem online z przedmiotów ekonomicznych ilościowych, więc jeżeli macie problem ze swoimi zadaniami, możecie pisać do mnie bezpośrednio na adres mailowy zadania@projekty.małpa.wp.pl. Na dzisiejszych zajęciach, powiedzmy, chciałam Wam pokazać, jak bardzo sprawnie można wycenić wartość akcji, mając jedynie podaną dywidendę przypadającą na jedną akcję oraz mając podaną wymaganą stopę zwrotu z takiej inwestycji, jaką jest na przykład, można powiedzieć, posiadanie akcji. Jeżeli mamy wyznaczyć wartość takiej akcji, wchodzimy w temat kosztu kapitału własnego i warto zastosować model Gordona Shapiro. On wydaje się tutaj bardziej rozbudowany, ale jeżeli założymy, że G jako średnie tempo wzrostu dywidendy z roku na rok, jak ona by miała rosnąć, jest całkowicie zerowy, model, czyli G matematycznie równa się 0, model ten zostaje uproszczony całkowicie do wariantu, gdzie wartość bieżąca akcji, czyli jej cena, sprowadza się do podzielenia wartości dywidendy przez wymaganą stopę zwrotu z tej inwestycji. Jeżeli więc chcemy ustalić wartość rynkową akcji, czyli jest to po prostu najczęściej cena akcji i wiemy, że ostatnio wypłacona dywidenda wynosiła przykładowo 2 zł, a wiemy, że zakładana stopa wzrostu dywidendy w ogóle nie została wymieniona w treści zadania, no to zakładamy, że wynosi 0. I wiemy, że koszt kapitału własnego to jest 10%, czyli 0,1 w ułamku dziesiętnym. A więc po podstawieniu czy do wzoru tego, powiedzmy, głównego, czy do wzoru uproszczonego, to dokładnie to samo wyjdzie. Otrzymujemy 2 podzielone przez 0,1 daje nam 20. No już tak dla zasady, jeżeli 2 podzielimy przez w ułamku dziesiętnym 0,1 jako 10%, mamy 20. Możemy to bardzo sprawnie, krótko zinterpretować. Interpretacja jest zawsze wymagana w takich przedmiotach ilościowych, a więc musimy powiedzieć, że obecnie akcja wyceniana jest na 20 zł. Czyli jeżeli bym mogła kupić akcję drożej, nie jest to opłacalne. Jeżeli mam możliwość kupienia akcji taniej niż 20 zł, jest to jak najbardziej opłacalne. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania@projekty.wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania@projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek,
Co do sposobu rozwiązywania zadania, to nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.